Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy naszych przyjaciół przy telewizorach. Szczęść Boże. Zapraszamy do kropelki radości naszej katechezy. Na początku tego naszego spotkania przypomnimy sobie o tym, że podczas każdej katechezy jest z nami Pan Jezus. Podziękujemy Mu za to piosenką Jezus jest tu. Jezus jest tu, Jezus jest tu, o wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię, Jezus jest tu, o wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię, Jezus jest tu. Dziękuję, usiądźmy. Kochani, każdego dnia dziękujemy Panu Jezusowi za rodzinę, za tatusia i mamusię, nasze rodzeństwo, babcię i dziadusia. Ale rodzice poświęcają się dla nas, liczą na to, że my odczytamy swoje powołanie i w przyszłości będziemy bardzo wartościowymi ludźmi. Niektórzy z Was może marzą o tym, żeby zostać nauczycielami czy katechetami i by przekazywać wiedzę uczniom albo formować ich do postawy wiary. Szczególnie chłopcy chcieliby, niektórzy przynajmniej, zostać strażakami i przychodzić z pomocą ludziom, którym zagraża żywioł ognia. Także wielu z nich chciało być podobnymi do naszego pływaka Korzeniowskiego, który potrafił zdobywać medale na różnych olimpiadach. Choćby nawet nikt z Was nie był tak wysportowany, to warto czasem sobie i popływać, prawda? Ale większość chłopców marzy o karierze piłkarskiej. Zastąpić Lewandowskiego, innego sławnego piłkarza i w ten sposób także dać jakiś dar naszemu krajowi, naszej Polsce. Są takie dziewczynki, które chcą, to jak moja mamusia, być fryzjerkami i pięknie układać włosy kobietom i mężczyznom. Spotykamy także chłopców i dziewczynki, którzy pragną jako inżynierowie budować, planować, aby Polska coraz piękniej wyglądała. Ale spotykam się także z wielką ilością chłopców, dziewcząt, którzy jako lekarze pragną nieść pomoc człowiekowi w potrzebie, kiedy zdrowie wysiada, jak niektórzy mówią, żeby chorym ludziom, szczególnie dzieciom, przychodzić z pomocą. Kim ty chciałbyś się zostać? Ja bym chciała zostać aktorką. Znasz zakulisowe sprawy, wiesz, w jaki sposób trzeba się przygotowywać do tego zawodu. I pragnęłabyś w przyszłości. Tak. Cieszę się bardzo. A ty, Olu? Nie mam. Jeszcze nie mam. Czy mam? Byś chciała zostać pilotką samolotu. No, ale wspomniałaś, Olu, że niedługo będziesz miała swoje urodziny. A urodziny są okazją do tego, by przeżyć wspólnotę, żeby babcia czy mama przygotowała tort. Bo w urodziny szczególnie zastanawiamy się nad tym, lecą lata, co mam jeszcze zrobić ze swoim czasem, by jak najlepiej ten czas wykorzystać. Niedawno, kochani, przeżywaliśmy zapowiedź narodzin Pana Jezusa. Kiedy Matka Boża zgodziła się zostać mamusią Pana Jezusa i od tej chwili Jezus jako Bóg zaczął żyć w naturze ludzkiej, jako człowiek. Cieszymy się bardzo z narodzin Pana Jezusa, bo jak wiemy, wtedy są wyjątkowe przeżycia rodzinne. Nie tylko jest choinka, ale jest dobra Wigilia. Co najbardziej na Wigilię lubicie jeść? Barszcz z córkami. A ty? Ja różne potrawy lubię, ale na przykład ryb nie lubię. Wolę jakieś właśnie barszcz czy pierogi. Mnie zawsze najbardziej smakują śledzie i karp. Szczególnie robiony kiedyś przez moją mamusię.
też szliśmy za Panem Jezusem w tajemnicach radosnych, by uczestniczyć w pokłonie najpierw pasterzy, a później mędrców, którzy w Panu Jezusie, małym dziecku, uznali prawdziwego Boga i złożyli Mu dary, a także patrzyliśmy, jak Pan Jezus jako Bóg jest posłuszny w Nazarecie swojej mamusi, swojemu opiekunowi, by przypomnieć nam o tym, że mamy podobnie wiele serca okazywać naszym rodzicom. I wreszcie, kochani, uczestniczyliśmy także w niepokoju Matki Bożej, kiedy dwunastolatek Pan Jezus pozostaje w świątyni jerozolimskiej. 3 dni Matka Boża go poszukuje ze świętym Józefem i Pan Jezus wtedy przypomina ważną prawdę, że Jego Ojcem jest Bóg. Dlatego mówi, czy nie wiedzieliście, że to, o co mnie prosi mój Ojciec, mam wykonać? Dlatego zostałem w świątyni, by rozmawiać z uczonymi. A dziś, kochani, Pan Jezus zapowiada nam kolejną prawdę o sobie, że jako Bóg człowiek pragnie ludzi nauczać i spełniać swoją misję Zbawiciela i Odkupiciela. Pomaga mu w tym prorok, który łączy Stary z Nowym Testamentem, prorok Jan Chrzciciel. Też przeżywaliśmy wydarzenia związane z zapowiedzią narodzin Jana Chrzciciela. Pomaga mamusi Jana Chrzciciela, Elżbiecie Matka Boża, która 3 miesiące służy jej aż do narodzin Jana Chrzciciela. A Jan Chrzciciel wcześniej, przed Panem Jezusem, wychodzi nad Jordan i mówi, aby prostować drogę, bo przychodzi Zbawiciel. Przychodzi Zbawiciel, prostujcie drogę Panu. I tam udziela chrztu. Ciekawy to jest chrzest. Nie taki, jaki ustanowi Pan Jezus. Jest to chrzest pokuty. Ludzie wchodzą do rzeki, wyznają swoje grzechy i zanurza ich Jan Chrzciciel w wodzie albo im polewa wodą głowę i mówi, nawracajcie się, prostujcie drogę, bo przychodzi Zbawiciel. I nas może zaskakuje sprawa, że Pan Jezus także przychodzi do Jana Chrzciciela, kiedy ma 30 lat. Bo wtedy mogli dopiero oficjalnie mężczyźni nauczać. Do 30 roku życia nikt nie chciał ich słuchać. Przychodzi i mówi do Jana Chrzciciela, udziel mi także chrztu pokuty. Posłuchajmy, jak o tym nam opowiada święty Łukasz. Przeczytaj dobrze z Pisma Świętego. Pan z wami. Z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Proszę bardzo. Pan Jezus ma 30 lat. Pewnego dnia przychodzi nad Jordan, czyli nad rzekę, w której w wodach Jan udziela chrztu pokuty. Chociaż Jezus nie popełnił żadnego grzechu, prosi o chrzest, tak jak wszyscy ludzie. Kiedy wychodzi na brzeg i modli się, zebrani nad Jordanem słyszą głos z nieba. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Po chrzcie Pan Jezus naucza i pomaga ludziom, by w ich życiu zwyciężało dobro, a nie zło. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźcie. Kochani, wielkie wydarzenie nad Jordanem. Pan Jezus nie musiał przyjmować tego chrztu, chrztu pokuty, bo Pan Jezus nie ma najmniejszego grzechu. Jest Bogiem i człowiekiem, ale najmniejszego grzechu nie ma. Dlaczego schodzi do rzeki i prosi o chrzest? Bo wtedy, kochani, chce przyjąć wszystkie grzechy ludzi. Grzechy tych ludzi, którzy przed Nim byli, którzy są wtedy, kiedy On rozpocznie swoją działalność, a także grzechy wszystkich ludzi aż do końca świata. Staje przed nami jako nasz Zbawiciel i Odkupiciel. I właśnie przyjmując grzechy wszystkich ludzi, prosi Jana o ten chrzest. Ale równocześnie dowiadujemy się od świętego Łukasza, że kiedy Jan polał Panu Jezusowi głowę wodą, Bóg Ojciec, ważne słowa wypowiada. Pamiętacie, jakie to są słowa?
To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie, prawda? To jest mój syn, którego posyłam na ziemię, aby on zbawił i odkupił wszystkich ludzi. I właśnie Jan Chrzciciel wskazuje na Pana Jezusa, a wcześniej mówi o nim, że nie jestem godzien rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Ja was chrzczę wodą, mówi święty Jan Chrzciciel, a on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Zapowiada chrzest, jaki nam przekaże jako pierwszy sakrament Pan Jezus. Wielkie wydarzenie. Jezus staje przed ludźmi. Jan mówi, to jest Zbawiciel, Odkupiciel, a Bóg Ojciec mówi, to jest mój Syn, słuchajcie Go, bo wtedy zbawicie się na pewno. I tu, kochani, właśnie Jan Chrzciciel zapowiada ten chrzest, który nam daje Pan Jezus w Kościele. Chrzest Duchem Świętym i ogniem. Każdy z nas przyjął taki chrzest. One się różnią od siebie. Nie możemy powiedzieć, że chrzest Janów jest tym samym chrztem. Jan wyraźnie mówił, ja tylko chrzczę was wodą na odpuszczenie grzechów, a ten chrzest, jaki Jezus wam da, będzie chrztem Duchem Świętym. Pamiętacie może datę swojego chrztu? Ja go dobrze pamiętam, dlatego że byłem ochrzczony 5 dnia po swoich narodzinach. Mamusia się bała, że mogę umrzeć, bo były kłopoty związane z moimi narodzinami. Urodziłem się 18 kwietnia, a 23 już byłem ochrzczony. I wtedy, kochani, coś nadzwyczajnego się stało. To właśnie na nas wskazał Pan Bóg i powiedział, jesteś moją córką, jesteś moim synem, jesteś Bożym dzieckiem. Jakie otrzymaliśmy dary na Chrzcie Świętym? Pamiętacie? Pierwsze, grzech pierwszych ludzi nam został odpuszczony, nazwany grzechem pierworodnym. Drugi dar, otrzymaliśmy dar wiary. I trzeci, staliśmy się Kościołem Pana Jezusa. Dlatego też weszliśmy przez chrzest do wielkiej rodziny Bożych dzieci. Ale w naszym imieniu przyjęli zobowiązania chrzcielne rodzice i rodzice chrzestni. Do czego się zobowiązali? Zobowiązali się do tego, że będą nas wychowywali według przepisu Pana Jezusa. A co streszcza przepis Pana Jezusa na dobre życie? 10 Bożych przykazań. I dlatego jest tak bardzo ważne, abyśmy odpowiadali pozytywnie na każde wezwanie Bożego przykazania. Dzisiaj wy już odpowiadacie za swoje życie. Ale do pewnego wieku rodzice wam pomagali w tym swoim świadectwem, słowem, abyście postępowali tak, jak naucza Pan Jezus. Sami jeszcze raz się zobowiążecie do przykazań chrzcielnych w sakramencie bierzmowania. A dziś chcielibyśmy podziękować za to, że właśnie Jan pokazuje nam na Pana Jezusa i mówi, że On jest właśnie Synem Bożym i że On będzie nas chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Pomyślcie chwilę. Pan Jezu, jak to dobrze, że stajesz przed nami jako nasz Zbawiciel, Odkupiciel i bierzesz wszystkie grzechy ludzi na siebie, bo Ty odkupisz nas i zbawisz nas poprzez śmierć krzyżową. Dziękujemy także za nasz chrzest, gdzie otrzymaliśmy dar wiary, grzech pierworodny został nam zgładzony i staliśmy się Kościołem Pana Jezusa. I staliśmy się wszyscy Bożymi dziećmi. To zobowiązuje, Panie Jezu, chcemy według Twojego przepisu postępować, abyśmy słowami i czynami mówili, wierzę, że Jezus jest moim Bogiem i Zbawicielem. I tę radość, że jesteśmy Bożymi dziećmi, wyrazimy radosną piosenką Dzieckiem Bożym jestem ja. Dzieckiem Bożym jestem ja. Jestem ja.
ja. La 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 la. Dzieckiem Bożym jestem ja. La 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 la. Dzieckiem Bożym jestem ja. La 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 la. Dzieckiem Bożym jestem ja. La 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 la. Pożegnamy się, do zobaczenia w następnej kropelce radości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże.